oj to fig. Oj to fig, skacze jak żaba lub pies. Powiedzieć ci chcę jedną rzecz, on taki mądry jest. Nieważne, że budzi nas wciąż, kiedy szczeka. Wsiak nasz kochany, wszyscy razem. Wsiak na medal, wsiak na medal, wsiak na medal. Sprytny jesteś tak, wspaniały nasz na medal. Wsiak, o, 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 o. Szybko, 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 szybko i w gol. Tofik wciąż miał zakaz zbliżania się do naszej szkoły, więc mój kochany dziadek często z nim zostawał. Pięknie. Dzień dobry, Andrzeju. Mogłam się domyślić, że to wasza dwójka tak hałasuje, bo kto inny? Tak. Dzień dobry, pani Hobbs. Właśnie pocieszałem Tofika. Znów narobił sobie kłopotów w szkole. A to wszystko dlatego, że on uwielbia robić kłopoty, prawda, Tofik? Nie to, co pies, którym się akurat dzisiaj zajmuje. Naprawdę? Którym psem się pani zajmuje? Żelką. To bardzo dobrze wychowany pies. Żelka zły pies. Nie przejmuj się Tofikiem, moja psinko. Żegnam, Andrzeju. I powodzenia z Tofikiem. Dziękuję, pani Hobbs. I powodzenia z Żelką. Wracajmy, Tofik. Więc pomyślałem, że moglibyśmy zasadzić dzisiaj kwiatki w ogrodzie. He? Moglibyśmy pokopać w ziemi i moglibyśmy się razem pobrudzić. Co ty na to? Nie, dziadku. O, no dobrze. Więc co byś chciał robić, zanim wrócą Zuzia i Krzyś? Na górę. To na górę. Chodźmy. Co chcesz robić tutaj w pokoju, Zuzi? O nie, nie możesz wylegiwać się na łóżku. Co? Książka. Chcesz poczytać książkę, tak? Tak. Przepraszam cię, Tofik. Nie spodziewałem się tego. Dobrze, Sunsie, poczytajmy książkę. Kurasia tutaj. Dobrze. Kot. Pies. Ha! Zupełnie jakbyś próbował czytać. Tak, czytać. Czytać. Tak, ale jesteś psem, Tofik. Wiem, że umiesz mówić, ale psy nie czytają. Czytać. Proszę. Coś takiego. Naprawdę chcesz nauczyć się czytać, Tofik? Cóż, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale dobrze, możemy spróbować. Ja, Andrzej Bell, zamierzam nauczyć Tofika psa. Nie, psa na medal. Czytać. Chodź, do ogrodu. Najlepiej czyta się w świetle dnia. O, kocham cię, dziadku. Hurra. Dobrze, Tofik, spójrz. To jest litera P. I czyta się ją P. P jak ptak. P jak potwór. P jak petunia. P? Dobrze. I teraz, żeby lepiej zapamiętać literę P, musisz pałeczkami wybić rytm. P. Fantastycznie. A teraz ukryłem w ogrodzie rzecz, która zaczyna się na literę P. Gdzieś w ogrodzie. Tak więc ruszajmy poszukać P. Chodź. No chodź, Tofik. Gdzie jest P? No. Słowo, które zaczyna się na P, ale to nie jest to. Dawaj, poszukaj coś, co zaczyna się. O, jesteś już blisko, fantastycznie. P. Tak, Tofik, co znalazłeś? Mamy ptaka. Świetnie, wspaniale. Oj, spójrz, spójrz, Tofik, P. P tu nie, a tu spójrz, to to P. P, po, po. Potwór! 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 Hurra! Andrzej? Tofik? Czy to wy? Proszę, uspokójcie się już z tym P! Chodź, chodź, P. Połóżmy się i popatrzmy przez płot. O, Żelka! Zła Żelka! Wracaj, Żelka! O, czy to ty, Andrzeju? I twój potworny pies? P, pies!
Dzień dobry ponownie. Zerkałeś do mojego ogrodu, żeby zobaczyć, jak sprawuje się Żelka, czyli dobry pies. Żelka! Nie. Pamiętaj, w domu u pani Hopsi Bopsi większość czasu jesteś na smyczy. W tym ogrodzie są tylko dobre pieski. Nie to, co w ogrodzie obok, gdzie szaleje Tofik. O nie, pani Hops, Tofik jest dzisiaj zbyt zajęty, żeby szaleć. Ponieważ dzisiaj, nie uwierzy pani, Tofik, pies na medal, uczy się czytać. Co? Czytać! Chyba brakuje ci towarzystwa, Andrzeju. Tofik to naprawdę niezwykły pies, ale nie jest na tyle mądry, żeby czytać. Chodź ze mną, Żelka. I bardzo proszę, bądźcie trochę ciszej. Tak, przepraszamy, pani Hopsa. Przepraszam. Ups, Tofik. Może powinniśmy kontynuować naukę reszty liter w środku. Chodź. Dobrze, Tofik. Poznałeś już P. Tak. P, 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 P. Teraz litery I oraz E. Idę energicznie. Czy jesteś gotowy na dźwięk S? Tofik? Gotowy. Do startu? Si, start. Super. No dobrze. Tofik. Co jemy na święta? Sernik. Właśnie. Sernik. Sernik. Teraz. Wielki finał. Jakie słowo? Dostaniemy łącząc te dźwięki razem? No już, zobacz. Powiedz te cztery dźwięki, jeden za drugim. Przeczytaj je, proszę. P-I-S, P-I-S, pies! Tak, tak, Tofik. Przeczytałeś swoje pierwsze słowo, pies. O, kto jest mądrym psem? Chodzi o ciebie. Naprawdę jesteś niesłychanie mądry, ha? Hej, Tofik! Tofik, właśnie wpadłem na świetny pomysł! Hej, dziadku! O, hej, spójrz, kto przyszedł! Wróciliśmy! Hej, Tofik! Kasiu! O, a Kasia przyszła do nas na obiad. Dzień dobry! Wspaniale! Im więcej, tym lepiej, bo wpadłem na świetny pomysł. Ogrodowe przedstawienie Tofika. Chodźmy. No to chodźmy. Chodźcie. Przyda mi się pomoc. Jej, wow. Kurczę, niesamowite. Spójrzcie na to. O, to bardzo wyjątkowa chwila. Zajmijcie miejsca. Chodź tu. Możesz usiąść tutaj. Każdy może siąść, gdzie chce, ale czekamy jeszcze na naszego ostatniego gościa. Dzień dobry, Brooklyn Bells. O, proszę, już jest. Dzień dobry, pani Hops. Dziękuję za zaproszenie, ale z całą pewnością mi się nie spodoba. Dlatego zostanę po tej stronie płotu. Żelka, nie przechodź tam. Zostań w moim ogrodzie. Z Żelką? Czy Żelka była dzisiaj grzeczna, pani Hops? Och, tak, Kasiu, to taki dobry piesek. Cichy, spokojny, dobry, posłuszny. Dobra, to co chcę zrobić, to poinformować was wszystkich o nowej, niesamowitej umiejętności Tofika psa na medal! Spisz się już, Andrzeju. Już nie przedłużając... Przedstawiam wam gwiazdę programu! Kiedy czekaliśmy na ogrodowe przedstawienie Tofika, nikt nie zauważył, że Żelka chciała przyjść do naszego ogrodu, żeby pooglądać z nami. Dobrze. Tofik ciężko dzisiaj pracował i chciał wam pokazać, czego się nauczył. Tak. O. Czy widzi pani wszystko dobrze, pani Hops? Tak, Andrzeju. Pośpiesz się. Żelka, nie wracaj! Żelka! P-E-S. Pies. O, to jest pies. Możesz przeczytać słowo w książce Zuzi. Jesteś super, Tofik. Tofik czyta. O, jestem z ciebie taka dumna, Tofik. Uczysz się czytać, tak jak ja. Tak, uściskaj się. Jestem pewna, że Żelka lepiej by to przeczytała, gdyby chciała. Jest taka mądra i dobra i sprytna. I o, Żelka, o, poczekaj. Nino, Żelka jest u ciebie, o! Żelka, co ty tam robisz? Żelka, wracaj tutaj, już! Zły! Żelka! Pies! Żelka! Pani Hops! Pani Hops? Nic pani nie jest. Kasiu, poproś swoją mamę, żeby od jutra sobie znalazła innego opiekuna dla Żelki. Dobrze, pani Hops. Chodź ze mną, Dysiu. O.
Dobrze, dobrze, siadajcie, siadajcie. Czy wszyscy siedzą wygodnie? Tak. Dobrze, dobrze. Zaczynamy. Tofik. Chodź tu, hej, Tofik, chodź tutaj. Dobrze. Zatem, dawno, dawno temu żył sobie bardzo dzielny, mały... Pies. Tak. A nazywał się... Pik. Tak. Pik wciąż była szczeniakiem, ale marzyła, że kiedyś będzie... Psem. Blisko, Tofik. Marzyła, że kiedyś będzie bohaterem. O, zawsze będziesz naszym bohaterem. O, i żyli długo i szczęśliwie. Dobry piesek. To była opowieść o tym, jak Tofik nauczył się czytać. A co z tego wyniknie, sami zobaczycie. Wszyscy razem wsiak na medal. Wsiak na medal. Wsiak na medal. Sprytny jesteś, tak wspaniały nasz na medal wsiak.